Restrykcje, arabscy fundamentaliści i religijny fanatyzm. Tak wielu z nas myśli o Iranie. A jak jest naprawdę? Jesteśmy przed samą granicą z Iranem. No powiem wam szczerze, że serce pyka. Nie pamiętam już, kiedy tak się bałam. Nikt nie rozumie, jak mówimy, że jesteśmy z Polski, Polonia, Poland, Polsza, kurwa, nic nie rozumieją. Ale jak powiemy Lewandowski, to od razu oczy im się śmieją i wszyscy są szczęśliwi. Takie piękne dziewczyny. Hello, dziewczyna. How do you say hello? Cześć. Cześć. And I have another one, come on, która jest trochę nieśmiała. It's Mina. I one opowiedzą mi troszeczkę o mieście. It means welcome to the mosque. Oh. Okay, and the palace, as you see in this part. Posiadanie psa w Iranie jest zabronione. Na ulicach Bella budziło wielkie zainteresowanie. Jak się później przekonaliśmy, w Iranie istnieje prężne psie podziemie. Ludzie mają psy i wyprowadzają je w sekretnych miejscach. Trochę, bo pan mówił, my nie mamy pojęcia co, ale tak na miki rozumiemy, że on pojechał do innego domu, bo to jest tylko tak jakby altanka, którą oni tu za miastem mają, i on pojechał do domu przywieźć jedzenie, tak my żeśmy zrozumieli, i my mamy tu czekać. Salat Shirazi. Salat Shirazi. Żona gotowała? Dampur. Pierwsza przyjazna pani, bo wszystkie inne się chowają, ale to pewnie tylko dlatego, że pani sprzedaje. Pani mają też inne chustki. Pani ma ładną chustkę. Taką inną. Aha, wszystkie panie mają tutaj takie tradycyjne, bardzo ładnie. Dziewczyna wychodzi do sklepu, coś tam zabrakło i ubrała się. No pięknie się ubrała. A pod spodem... Beautiful. Oh, right.